Yeah. Dzień dobry, Tomek Miodek. Ten początek na tym filmie to są takie moje marzenia urlopowe. Wiadomo, jak to na urlopie, jemy w restauracjach, mieszkamy w hotelach albo w jakichś domkach na plaży i do tego golimy się u golarza. Nie? Ja przynajmniej co drugi dzień, jak jestem na urlopie, to nie wchodzi w rachubę, żebym jakieś tam takie żyletki brał ze sobą. To wszystko jest pan, który może to perfekcyjnie, fajnie zrobić i ja lubię ten treatment, bo jest fajnie. Ale to tylko tyle. A tematem dzisiejszego filmu jest forum Miodka. A TomekMiodek.pl, tą stronę założyłem chyba 3 albo 4 lata temu, 2010 albo koniec 2009, jak tam sprawdzałem jakiś post, tam sobie co pierwsze wrzuciłem na tą stronę. A strona, ona pomału cały czas rosła. Tak wynika to z analizy. W tej chwili ta strona ma około 2000 użytkowników dziennie. I ja nie wiem, bo kiedyś tam pamiętam, jak dawno sprawdzałem, to tam miałem 160 ludzi dziennie, tak oglądało, to mówię, to są takie dane przed 2 lat, nie? Ja już byłem tylko zadowolony, że tam 160 ludzi dziennie do mnie przychodzi na moją stronę. Potem były takie, że zrobiło się bardzo, że 600 ludzi zaczęło jakoś tam wchodzić, nie? No potem jeszcze niedawno, bo to było jak wychodziliśmy z zimy 2012, to było 1200, 1600, w niedzielę 1600 ludzi. Dzisiaj około jest tak, niedziele to są takie najmocniejsze, to mówię, taka średnia niedziela, taka normalna, to jest około 2000 ludzi przegląda tą stronę. I to są ludzie, to jest trafik, który powraca cały czas na moją stronę, bo tam chyba mam w miesiąc, ja tak odnotuję, to jest 30% nowych odwiedzin. No to to są nowi ludzie, którzy się dowiedzieli się o mojej stronie i oni wchodzą, więc ten cały... Nie wiem, kiedy to będzie koniec, jaki jest limit, no ale od jakiegoś czasu pojawiały się do mnie takie e-maile, albo gdzieś tam pisał posta ktoś, Tomek, zrób forum. No i byłem z takimi pszczelarzami, których dobrze znam. Byłem na takiej imprezie w Dziwnowie i tam też ci pszczelarze znani mówili mi: Tomek, załóż forum, my tam będziemy pisali na tym forum. Oczywiście powiedzieli: załóż forum i na dole czat. No bo wiecie, oni na tym czacie, ci wszyscy znani pszczelarze, którzy by mogli pomóc, to oni na tym czacie, oni piszą, jak ich boli wątroba po ostatnim spotkaniu, albo takie różne pierdoły. A tam gdzieś tam w postach ludzie potrzebują pomocy, tam ich nie ma. No i dobra. Tam stronę Tomek Miodek, jak zaczynałem od początku, to tak myślałem, że to będzie strona trochę o Tomku Miodku, trochę o pszczołach, trochę takie o podróże i tak dalej, i tak dalej. Potem się okazało, że pszczelarze ogarnęli tą stronę w sensie takim, że tam zaczęli pisać sobie. No i ta strona jako w takiej formie tego bloga, to ten skrypt jest niewystarczający, bo tam widać, że jest bardzo... Tam 20 koment nieraz ktoś tam rzucili pod jakimś tam postem. Ale oprócz tego dostaję bardzo dużo e-maili odnośnie młodych pszczelarzy, którzy chcą się dowiedzieć czegoś konkretnego. Bardzo często oni potrzebują tą wiedzę od razu. Ja bardzo przepraszam, ja już kiedyś to mówiłem, ja czytam wszystkie listy, ale po prostu jak dostaję tych listów 40 dziennie, a mniej więcej, to nie jestem w stanie wam na te listy odpowiadać indywidualnie, po prostu, bo tego się nie da. Nieraz z ciężkim sercem po prostu muszę ignorować te listy. Nieraz ktoś fajnie coś napisał, to wtedy biorę to, kopiuję i wrzucam to na stronę i wtedy faktycznie coś tam się dzieje, bo tam widzę, ludzie podpiszą. No i właśnie teraz, oprócz tego, że dostawałem bardzo dużo takich ponagleń, żeby zainstalować sobie forum na tym... na tej stronie, ja się od tego broniłem, bo wiecie, forum to jest dodatkowa robota, nie wiem, czy jakie tam są korzyści z forum, no zobaczymy, jak te forum będzie tu się rozwijało. W każdym razie zainstalowałem, chyba tydzień czy 2 tygodnie temu zainstalowałem skrypt forum, który mi tak mniej więcej odpowiada. Na tym samym skrypcie kiedyś miałem forum
na tym samym skrypcie. Miałem też kiedyś forum, około 2 lat się bawiłem, ale teraz już wszystko zapomniałem, muszę sobie to wszystko odświeżyć. W każdym razie, że tak, na stronie Tomek Miodek jest zainstalowane forum, tak? A teraz zaraz Wam pokażę, jak można je używać. Dobrze. A jesteśmy teraz na forum Miodka, bo tak się nazywa moje forum. Jeżeli tu jesteś pierwszy raz, to tutaj w tym miejscu jest takie coś, co się napisze zarejestruj. No i tutaj trzeba nacisnąć zarejestruj. Tutaj forum Miodka, tu jakieś tam są regulacje. Zgadzam się z tymi regulacjami. No i tutaj są raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć takich okienek, w których można wpisać na przykład nazwa użytkownika, nie? To musisz wpisać swoją nazwę użytkownika. Adres e-mailowy trzeba potwierdzić 2 razy. Potem musi być hasło. Hasło, które będziesz używał, logując się na forum Miodka. Potem trzeba będzie hasło potwierdzić. No i to wszystko. I następną rzeczą, jaka trzeba będzie zrobić, to nacisnąć wyślij. Jeżeli naciśniesz wyślij, ja automatycznie dostaję twojego e-maila, bo to, że nacisnąłeś klawisz wyślij, to nie znaczy, że możesz od razu pisać na tym forum. To znaczy o to, że się zarejestrowałeś, ale administrator wciąż musi cię ręcznie uruchomić. Ja po prostu nie mam teraz dużo doświadczenia, jak tu z walką ze spamem i tak dalej, dlatego właśnie wybrałem tą formę rejestracji, że muszę ręcznie każdego użytkownika kliknąć i uruchomić go na stronie Tomek Miodek. Jeżeli ktoś chce tylko czytać, to nie musi się logować na stronie, a ci, którzy chcą brać udział w dyskusji, zadawać pytania albo odpowiedzi, to muszą się zarejestrować na stronie. Jak widać, w tej chwili na stronie Tomek Miodek nie ma nic, ja tylko tutaj zrobiłem taki dział pszczelarstwo i tak dalej, nie? Ja sam tu jeszcze nic nie napisałem, bo nie było co, dopiero uruchomiłem to, trochę się przyglądałem temu skryptowi i tak dalej. Jak tutaj wejdziecie na tą stronę, to zobaczycie, że tutaj jest reklama, nie? A jest coś takiego, że widziałem wcześniej, że jakieś tam forum, też pszczelarskie, po prostu żebrało pieniądze od swoich użytkowników na serwer. A powiem szczerze, wiecie co, my pszczelarze nie musimy płacić pieniędzy za jakiś serwer, żeby pisać sobie na forum, żeby jakieś tam forum istniało. To jest wszystko za darmo, to po prostu trzeba się tylko zgodzić z tym, żeby taka reklama tutaj wisiała i to wystarczy. I to forum się samo opłaci, a my nie musimy za to płacić, bo to jest zupełnie niepotrzebne. Co ja teraz zrobię, jak skończę już ten filmik, to rzucę go na YouTube, umieszczę go, ten film, na swoim blogu i wszystkie propozycje, jeżeli ktoś by miał jakieś propozycje działów czy coś, to proszę to pisać na moim blogu, w tym właśnie dziale, pod tym tematem, gdzie jest ten film. I ja to będę korzystał cały czas z tej wiedzy. Może nawet jak nie będę odpisywał, to i tak będę to wszystko czytał i będę w miarę możliwości dokonywał tych zmian. Na zdrowie. Użytkownicy forum, którzy mają swoje strony internetowe, tam w profilu, jak już się po zalogowaniu w profilu jest chyba coś takiego, to się może nazywać sygnatura albo podpis. Podpis to jest coś takiego, tam powinni umieścić swojego linka do swojej strony internetowej dla poprawienia promocji i tak dalej. Na forum można sprzedawać różne rzeczy, ja tam będę chciał taki dział właśnie, bo ja chcę, żeby to działało w ten sposób raczej, bo ja też korzystam z różnych ofert, prawda? I tam zrobię taki dział biznes, którym tam będzie można, każdy jak ktoś sobie coś tam wyprodukuje, czy swój własny ul, czy jakiś tam będzie miał swój patent, to powinien nam o tym powiedzieć, niech napisze swoją cenę, będziemy kupowali, chwalili, krytykowali, zobaczymy. W każdym razie ci, co mają swoje strony internetowe, powinni na tym korzystać, bo relacja
forum z innymi stronami jest właśnie taka, że właściciel strony generuje treść na forum, a za to ma tego linka właśnie, dzięki któremu może się po prostu poprawiać swoją pozycję w Google czy tam w jakimś innym search engine, czyli wyszukiwarce, albo po prostu tam robić za pomocą tego jakieś interesy swoje własne. I to jest dozwolone, tego się nie trzeba wstydzić, po prostu to należy robić, jeżeli masz coś do zaoferowania, śmiało. No inna rzecz jest spam, bo ja widzę też, to obserwuję na swojej stronie, że po prostu ludzie za wszelką cenę chcą, spamują tam, rzucają swoje linki, tam z innych kont piszą, wszystko wiadomo i widać, to jest zupełnie niepotrzebne. Spamowanie to nie jest dobre i to nie pomoże ani twojemu biznesowi, ani nic. Normalnie proszę sobie tam wsadzić linka, proszę sobie pisać i wszystko będzie w porządku. Tak jak pokazywałem przed chwilą, te forum jest zupełnie puste. Tam nie ma na tym forum nic. No i bardzo dobrze, bo to jest bardzo nowe forum, ale powiem wam jedną rzecz, że jakbym teraz wszedł do swojej skrzynki e-mailowej i tam by było, kurde, przynajmniej dzisiaj, no nie wiem, która to jest godzina, bo teraz chyba mamy pierwszą, drugą godzinę, ale na pewno już by było 10 maili od młodych pszczelarzy, którzy potrzebują czegoś, albo jeszcze inne maile od innych pszczelarzy, którzy też coś ode mnie chcą. To w tym momencie, jak ja chcę rozpocząć te forum, bo ja te forum zainstalowałem na swoim tym, ale ja tam nie będę po prostu jakiś robił mistyfikacji w celu, że ja zrobię 10 użytkowników, może i tam zacznę pisać i to pomału zacznie. Nie, nie, nie. Ja już w tej chwili dostaję bardzo dużo maili, więc proszę, jeżeli oglądasz ten film, nie wysyłaj mi swojego pytania na maila, bo ja po prostu indywidualnie dostaję za bardzo dużo maili, żebym mógł indywidualnie Ciebie potraktować. Śmiało loguj się na forum, wrzucaj tam i ja, jeżeli po samym początku nikt nie będzie w stanie Tobie pomóc, ja Tobie odpiszę na 100%. Tomek Miodek. Zapraszam na forum Miodka. Dobrej zabawy i do następnego razu. Ciao, bye, bye.